Proszę Państwa, jest kilka ośrodków, które pretendują do roli rządu światowego, na przykład Komisja Trójstronna, na przykład jakieś tam towarzystwa finansistów, finansowych grandziarzy. No i między nimi jest grupa Bilderberg. Ona została założona, to znaczy przez Józefa Hieronima Rettingera, który tu zresztą pochodził z Krakowa i był agentem wywiadu brytyjskiego, prawdopodobnie też i sowieckiego, w każdym razie niektórzy go o to posądzają. Bardzo inteligentny, odważny człowiek. On w czasie okupacji został zrzucony na spadochronie do Polski, żeby przekonać naszych tam decydentów ówczesnych, żeby nie wywoływali w Warszawie powstania. Nawet pojawiły się takie pomysły, żeby go zamordować, tego Hieronima Rettingera, no ale ktoś tam tym pomysłodawcom wyperswadował, że jeżeli liczymy na pomoc aliantów, no to zabijanie ich wysłannika na dzień dobry nie jest najlepszym pomysłem. W związku z tym Józef Hieronim Rettinger jakoś przeżył, no i po wojnie w 1954 roku taką powołał grupę Bilderberg, to znaczy zaprosił rozmaite osobistości do hotelu Bilderberg w Holandii, bo to od tego nazwy tego hotelu ta grupa wzięła nazwę. Przypisywane są tej grupie Bilderberg rozmaite takie nieprawości. Moim zdaniem dużo jest w tym przesady, bo ona to jest prywatne przedsięwzięcie, więc nie żadnych sprawozdań, żadnych komunikatów tam nie ogłasza. To są ludzie, tam się zbierają ludzie, którzy no, odgrywają jakąś rolę, czy to w gospodarce, czy to w polityce, czy wreszcie w mediach, czy w przemyśle rozrywkowym. Krótko mówiąc, ludzie, których opinia ma konsekwencje. No i tam się ucierają rozmaite pomysły, rozmaite przedsięwzięcia, czy pomysły na przedsięwzięcia, które potem prędzej czy później bywają realizowane, bo nie wszystkie bywają realizowane. No i pewna tajemniczość, tajemnicza aura, jaka otacza grupę Bilderberg, rodzi rozmaite domysły, rozmaite podejrzenia, czy oni przypadkiem nie chcą wysadzić świata w powietrze i tak dalej. Podobne podejrzenia rodzą się w stosunku do Komisji Trójstronnej, która jest trójstronna dlatego, że skupia takie osobistości z Azji, Ameryki i Europy. No to dlatego trójstronna. Być może, że tam coś knują, ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy coś knują, czy nie, to miejsce, gdzie się mogą w sposób niezobowiązujący spotkać ludzie wpływowi, to jest dobre, dlatego że mogą oczywiście spowodować rozmaite paroksyzmy, ale też mogą zapobiec rozmaitym paroksyzmom dzięki takim spotkaniom. Przypomnę, że raz już tak było w 1962 roku podczas kryzysu karaibskiego, kiedy świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej, no to w takiej restauracji nowojorskiej tam się spotkali ludzie z wywiadu amerykańskiego i sowieckiego. No i dzięki temu spotkaniu został jakieś zarysy kompromisu powstały, dzięki czemu świat uniknął katastrofy. Także oczywiście trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy, ale myślę, że demonizowanie ich to jest przesadne.